Dzień dobry. Jadłaś cukierkę? Jestem ciekawka. Mam opaskę kostka. Hej, witam w kolejnym filmiku, w kolejnym vlogu. My właśnie teraz u rodziców na 1000 leciu w Katowicach pod drzwiami. Myślę, że dziadek będzie, a dziadka nie ma, jest na garażu. Na garażu, tak, bo wybieramy się na jarmark wielkanocny do Katowic. Dobrze. Ale jest echo. Wracamy od rodziców, pokazywałam wam tam ozdoby świąteczne, jak mają ładnie udekorowane, bo u nas to jest lipa, ja trochę powyciągałam, pokażę wam co powyciągałam, ale więcej chyba już nie wiem, może chyba, że dzisiaj mi się będzie chciało. Mama, bo... ja chcę mieć całe otwarte okno. Nie możesz, bo cię zawieje. Ja się także czułam wczoraj przez tą moją rwę kurzową, że nic takiego w domu nie porobiłam i w tym roku chyba nie będzie aż tak dużo tych ozdób świątecznych, no ale zobaczymy. Jedziemy teraz na Katowice na rynek. Patrz, od niego tam jest grzechotka. Nie, taka sama. Pociąg? Ale pociąg Remik jest chyba za mały. Remik! Remik! Tam wszedł. Remiś! Remiś! Gdzie jest Remik? Halo! Ja z tej strony! Halo! Więc z tej strony. Tu bardzo ładne to jest. Nagrywam cię teraz właśnie, w tym momencie, cały czas. Kolejka przyjechała. Jakie to ładne! To wygląda jak rozbite jajko, jak się z tej strony kręcę. Jakie to ładne. Fajnie zrobili, nie? Taką atrakcję. Ale wali. Jezus, a ja okularów nie mam, aż mi oczy łzawią. Słoneczko, nie? Śpi. Śpi. Dziękuję. Maj, żeby czytałem się nie otwarł. Ile my już stoimy w korku znowu? Bardzo długo. 10 minut? 15? Nie umiemy wyjechać z galerii katowickiej. Masakra. Wracamy do domu. Tak? Daj mu chrupeczkę. No, Remik już ma pampersa do przebrania. Ja nie wiem, jak dojedziemy do świateł, do Katowic. A ja oglądam taki film. Korek. No i oglądamy serial tutaj. Babci nie ma, babci. Już jesteśmy w domu. Powiem wam, znowu tak długo jechaliśmy, godzinę prawie z Katowic na Chełm. No masakra po prostu. A ta czwórka to jest
porażka, odechciewa się jeździć człowiekowi, w ogóle ciężko było wyjechać tam z galerii, a potem staliśmy, znaczy, no nie staliśmy, ale jechaliśmy dość powoli, a czwórką, bo było dużo aut. Kupiliśmy parę rzeczy, zaraz wam pokażę co. Chyba pierwszy raz mieliśmy taką sytuację, że Remik nam zasnął w Katowicach i jak przechodziliśmy przez Galerię Katowicką, to spał, ale w sumie w galerii byliśmy tylko w stokrotce po takie podstawowe rzeczy, które brakują nam, bo już nie miałam pieczywa, masła i tak dalej na większe zakupy. I tak chcieliśmy jechać do Biedronki, to może jutro. No ale to, co już potrzebowałam, no już, no to kupiliśmy w stokrotce. Remik teraz jeszcze korzysta ze słonka, z Tadeuszem i z Wilką są na podwórku, a ja się biorę za rozpakowanie zakupów. O, mamy traktor tam nawet. Oddali. Nie mam dobrego tła, bo wszędzie to jest taki bałagan. Mama, to jest odstanie komponent. Ale byliśmy w to tu kupisz taniej w Katowicach na 3 maja w takim sklepie i ja sobie kupiła pompony. Pokażę je. Ja myślę, że to są odstanie. Ostatnie to remuchajka. I ona ma kolor żółty i są żółte pompony. A nie i... pamiętam, ile one kosztowały. I... nie wiem, 6 zł? Coś takiego? Za 5 zł kupiłam taką łyżkę do lodu, bo nie mieliśmy czym nabierać. Remisiowi za 3,99 piłeczkę, bo on pieskowi zawsze podbierał, on takim czymś się lubi bawić i ona jest na gumce. I książeczkę... nie, książkę ja kupiłam, no, akurat w stokrotce. No, ale ta książka tak jest fajna. Remik ma... Remik takie zbiera właśnie, on ma takich pełno. Z tej kolekcji, ale tej nie ma i tu są zwierzątka. Remik bardzo lubi książki, w których są zwierzęta. No, uwielbia zwierzęta. Dlatego mu wzięła. Tak ładnie wygląda. Pięć... Jezus, ta śmieć tutaj. 5,99 tam jest cena na dole, no. Ona jest przepiękna tutaj i tu jest oczywiście pustka. Będę sobie składać te nauki. No i co? No i tu mam zakupy ze stokrotki, nic takiego, bułki do pracy dla Tadeusza, pizzę, o smaku kebab, bo jakoś mieliśmy ochotę, ale powiem wam, już nie mam teraz na nim ochoty, nie będę jej raczej dzisiaj jadła. Chleb kosztował 5,90, bardzo drogo, nie wiem czemu tak drogo. Masło już schowałam do lodówki, 7 zł, to samo. Gruszki, bo dzieci lubią. Aha, i dwie paczki takich, to nie było drogie, to 2,60 dziś kosztowało? Ja pokazuję. Tu mamy szczoteczki. Aha, w drogerii byliśmy. No, bo ja nie mam u cioci szczoteczki, więc mam u siebie. Outlet drogeryjny, coś takiego też na 3 maja, ale powiem wam, ta szczoteczka chyba kosztowała 10 zł. Moim zdaniem drogo. Za taką szczoteczkę. Tak. Jeszcze przy od 3 do 5 lat, wiesz o tym. A jak masz takie małe ząbki, że lepiej jak ty masz to takie malutkie dla małych dzieci. No, bo ja mam strasznie małe. A no, 9,99 tutaj cena. Mi się wydaje, że drogo jak za taką szczoteczkę. Co tam jeszcze masz? Oczywiście mama musiała kupić przylepce, bo ona zawsze kupuje. Mama mówiła mi takie, ono wezmę to, bo to się zawsze przyda, jak braknie na okna. Tak, bo potem na święta, żeby coś powiesić, czy lampki, czy cokolwiek, to jest fajne. To jest fajne. Nawet wieszak w łazience do kafli. No, to też się. No, tu nawet jest na obrazku. Jakieś te szmatka i tu nie ma jest 2,99. No, za tyle to się opłaca, myślę. Spoko. I są takie większe trochę niż te, co my mamy. Różowa kapsuła i niebieska. Do kąpieli? Albo zielona. Jedna była za 3,50. My bardzo z Remisiem lubimy mieć kolorową wodę i zawsze prawie mamy kapsuły. Mama nam zawsze kupuje, bo my z Remikiem lubimy. No, to też w tym outlecie. Kolorową wodę. Dobra. A reszta to chyba są ciuchy, nie? Z New Yorkera. Nie ma sobie. Tadzik sobie kupił dresy. Nie, ale Tadzik je wyjął. Wyjął je? No. Schodnie dresowe? Mama, o, jeszcze moja farba. Oczywiście, ale ja nie chcę, żeby mała była siwa. To nie jest siwa, ja wziąłam ten drugi, bo to jest srebrzysty blond, a tam był z paleta jeszcze taki bardziej, to by mi całkiem mogło być siwa, ale no nie wzięłam jej, wzięłam taką. Chociaż powiem wam, że ja do paleta jestem sceptycznie nastawiona, bo
Strasznie się niszczą po palecie włosy. Nie wiem dlaczego tak jest. Ja wolę farby z Sayosa, ale była fajna cena, więc wzięłam. A już muszę coś z tymi moimi włosami zrobić. No. Oczywiście myślałam. Tego nie mogłabyś nie pokazywać. Aha. Bieliznę to może nie pokazujmy. Jeszcze mama sobie kupiła dwa biustonosze, nie? Takie w dwupaku. No, tu jest jeden. A, rozwaliło się. No, jeden czarny, a drugi biały. No, bo już mam takie zniszczone. Pełno, tak, tylko że ja mam pełno staników, które mam sprzed przed ciąży i teraz no niestety trochę po ciąży mam większe piersi i ja w te staniki nie wchodzę. Kolarki. Mama uwielbia taki kolor i mama no. Ma chyba bluzkę w takim kolorze. No, ja lubię takie neonowe kolory. No, mama żółty, lubi. Zielony. Ale w tacy, bo to jest taki fajny neonowy domek, tylko że ja w nim zrobiłam twoje. A pokaż przodem. No, fajne są na lato. Kolarki w New Yorkerze. I one kosztowały... No nie były takie drogie. No 29,95. Ojej, nie widać. O, jest tutaj. Fajne są i mają fajny materiał. Jeszcze przy środek taki pasek. Także no, mega. Zadowolona jestem. Ej, ja wam powiem, że ja wam pokażę, jak ja fajnie zrobiłam w domku. Więc teraz pączki, to wielgachne pączki. To Tadzik swoje wyciągnął ciuchy. Bo Tadzik sobie kupił bluzę i co? O, jaki pączar. A to mój. No, a Tadzika? Ale tu nie ma. Nie ma, to co już zjadł? Może go wyciągnął, bo on chyba te rzeczy wszystkie wyciągał. Dzisiaj na obiad mieliśmy ziemniaki z gulaszem. Nie pokazywałam wam, by się śpieszyłam, bo już Tadeusz do pracy się śpieszył. Znaczy szybko robiłam, musiałam szybko robić bułki, zjedliśmy i ja na chwilkę się położyłam. Mam takie problemy z rwą kuszową, że mówię wam, porażka. Posiedzę dwie minutki i już mi noga cierpnie. Po prostu jak jechaliśmy w tym samochodzie tak długo, to była dla mnie jakaś katorga. Biorę leki przeciwbólowe, które no średnio mi pomagają, choć dzisiaj już jest lepiej niż wczoraj. Wczoraj zaczęłam je brać. Dzisiaj wziąłam drugą tabletkę, jest troszeczkę lepiej, ale zauważyłam, że jak dużo chodzę, to też mnie boli. Boli mnie ta noga, od razu promieniuje mi do stopy. Bo wczoraj byłam z małym po Lile rowerkiem na nogach, no to kawałeczek przeszłam, bo ponad kilometr ona ma do szkoły w jedną stronę. No i dzisiaj po tych Katowicach też troszeczkę pobudziliśmy, ale no zobaczymy czy mi puści. Zobaczymy czy mi puści po prostu ten ból, czy nie. Muszę wam coś pokazać. Remis już 10 dobrych minut falcuje mi szybę. Mama ma okno, nie? Pięknie. Fajna zabawa. Wszystkie jajeczka, które tutaj były poprzyklejane już. No. No cóż. Trzeba będzie jeszcze raz przetrzeć okienko, tak? Układaj na okienku, układaj. Dobrze ci idzie. Hej, hej, jest już kolejny dzień. Wczoraj dużo powyciągnęłam ozdób i wyczułam, że nie miałam siły, żeby nic do was nagrać. Zresztą wiadomo, że ciemno. Jezus, Remik już dowodzi, mały Urwis. Jeszcze nie skończyłam sprzątać ogólnie, ale pokażę wam to, co już mam, a resztę najwyżej wam pokażę w innym filmiku, bo dzisiaj chciałabym ten zmontować, żeby dzisiaj wyszedł. Więc pokażę wam na razie to, co mam. Tutaj mam, zrobiłam sama stroik, który już Remik mi rozwala. Gdzie jest jajo? Tu było jajo, proszę. Proszę mamie przynieść to jajo. Dobra, poprawiłam. Tak to wygląda. Taki stroiczek zrobiłam. Stroik na drzwiach, który Lila sama zrobiła. To wszystko. No, ale ładnie już wygląda. Także powiedziałam tutaj na drzwiach. Ja chciałam zrobić takie wszystkie, chciałam dodać i to przykleić w tym samym kolorze farby. Pojedę na przykład na ten czerwony. Tu ogólnie mamy jajeczko na firance. Te rzeczy kupiłam w szkole. Na jarmarku, no. Tutaj mamy też jajeczko, tutaj mamy
taką poduszeczkę ozdobną. To Lila właśnie kupiła na jarmarku. Tutaj takiego zajączka. I tutaj nad łóżkiem mamy tego pięknego zajączka, który kupiłam w Rossmanie. Wisi razem z odstraszaczem snów. A jeszcze chciałam odnośnie tych kurczeczków powiedzieć, bo one były same do robienia. I tam było ile? 4 takie kurczaczki. Je też można pomalować. To też Lila robiła. To jest taki zajączek, który wchodzi do koszyczka. To też jest zrobione ręcznie. Na stole taki obrusik dałam. Myślę, że jest taki świąteczny. Tutaj mam takie jajuszko. No i na razie świeczka. A później pewnie jakiś strojk przyjdzie tutaj. Tu ma Lila takiego zajączka na drzwiach. Aha, no i tutaj na półce zrobiłam coś takiego, odbija się światło strasznie. I tutaj też zrobiłam stroik. Tutaj takie jajka, które Lila malowała w tym roku. Tu jest taki fajny zajączek. No i styropianowe też. No a telewizor ogólnie idzie do wyrzucenia, bo się nam spalił. Wyobraźcie sobie, więc na razie jeszcze stoi, ale to dzik go musi wynieść. A tutaj na oknie, o, to też Lila robiła. No, to ciocia od Lilki wtedy przyniosła. Tamtego roku z wyprzedaży. Nie ma lizaka? Zaraz jej tam mama da, bo mama akurat jednego ma. I tutaj na okienku, o, mamy jajeczko. To Lila też malowała. Właśnie pokazywałam na ostatnim vlogu, jak robiliśmy haul, że w Biedronce to kupiła do malowania. I tu mamy takiego dużego zająca. Jak będę na dworze, to już w następnym filmiku, to Wam pokażę, jak on wygląda od zewnątrz. Lilki w pokoju, kijowe światło, bo ciemno. Tutaj ma ona tak ozdobione. I to jest, tu mam taki papierowy obrusik. I on jest fajny, bo jego docięłam, bo on jest taki w rolce zwinięty. Tutaj jeszcze muszę ogarnąć trochę ten pokój, bo tu się dzieci ostatnio często bawią i co posprzątam, to jest bałagan. I na oknie też ma baranka, zajączka i jajka, takie żelowe. Remik miał takie żelowe jajka i kurczaki, które ostatnio przylepiłam mu na okno, ale wczoraj wszystko zdarł. Także tyle. To by było na tyle. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał. Ja bardzo lubię takie filmiki, gdzie wychodzimy gdzieś. Remi się klockami bawi. Pikachu.